Państwo, szanowni goście. Czuję się zaszczycony zaproszeniem na dzisiejsze spotkanie. Utworzenie Centrum Edukacyjnego Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata będzie wydarzeniem doniosłym. Cieszę się, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie może być, choć symbolicznie, częścią tego tak ważnego i pięknego projektu. Doświadczenia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata są poruszające, a przesłanie płynące z tych doświadczeń zawsze będzie aktualne. Każdy, kto z narażeniem życia własnego i swoich bliskich niósł pomoc drugiemu człowiekowi w czasie zagłady, zostawia nam moralny testament. Sprawiedliwi uczą nas, co naprawdę znaczy człowieczeństwo, odwaga, wrażliwość i solidarność. Profesor Jacek Leociak, wybitny uczony, zajmujący się tematyką Holokaustu, napisał kiedyś: opowieść o sprawiedliwych jest opowieścią o spotkaniu Żydów i Polaków podczas najtrudniejszej z możliwych lekcji człowieczeństwa. O spotkaniu człowieka z człowiekiem. O wzajemnym spojrzeniu w oczy. Patrzmy raz jeszcze na twarze sprawiedliwych. Na tych twarzach maluje się cała gorzka wiedza o człowieku. O jego wielkości i pięknie. O tym, jakże te wartości są kruche i jak straszliwym wysiłkiem trzeba ich bronić. Jeśli chcemy mienić się spadkobiercami tych bohaterów, powinniśmy należycie zadbać o ich pamięć. Centrum Edukacyjne Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, które będzie miało swoją siedzibę właśnie tutaj, na Placu Grzybowskim, będzie miejscem, w którym cześć i pamięć o tych osobach będzie w należyty sposób upamiętniona. Wierzę, że stanie się także przestrzenią refleksji i wychowania młodych ludzi z całego świata, którzy przyjadą tu, aby poznać przejmujące historie i sprawiedliwych, i ocalonych. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie z dumą wspiera tę zaszczytną inicjatywę i przekazuje darowiznę na rzecz centrum. Traktujemy to jako naszą powinność. Powinność wobec historii, państwa i narodu. Radcowie prawni wykonują zawód zaufania publicznego, który my, samorząd radcowski, odczytujemy przede wszystkim jako katalog zobowiązań. Zobowiązań takich jak uczciwość, pełne zaangażowanie i troska o słabszych. Tego również uczą nas sprawiedliwi, bohaterowie mrocznego czasu wojny. Wierzę, że mając takie wzorce, słuchając takiego memento, będziemy lepiej potrafić i rozumieć przyszłość i lepiej tworzyć przyszłość. Dziękuję bardzo.